Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku w końcu ruszamy ze żniwami rzepaku. Tak jak wam obiecywałem, jeżeli chodzi o tematykę łąki, zostawiłem to gdzieś tam na kolejne odcinki, także też na pewno to będziecie sobie oglądać. Wy napiszcie hashtag żniwa, wam przypnę serduszko. Jeżeli chodzi o to pierwsze żniwo, bo ja nie wiem jak to będzie wyglądało, ja chcę wjechać w ten rzepak jeszcze tutaj młodego, nie brałem za bardzo, żeby na dwa ruszać, bo powiem wam, że na razie jeżeli chodzi o ten drugi kombajn, no na usługi nikt nie dzwoni, nikt jeszcze we wsi nie wystartował, także można powiedzieć, że jesteśmy pierwsi. W końcu, pierwszy raz odkąd tutaj gospodarzę, pierwszy raz wyjechałem tak naprawdę w zboża, czyli rzepaki. Wy napiszcie hashtag, nie wiem, jeszcze możecie napisać hashtag kombajn, też będzie pasowało i też wam oczywiście przypnę serduszko. Ja sobie zostawię ogólnie przyczepy w tamtym miejscu docelowym. Weźmiemy sobie kombajn, podjedziemy, rozłożymy się na to mniejsze poletko. I powiem wam tak, oglądałem też te inne pola i też może tam delikatnie ruszymy. Ile wykosimy, tyle wykosimy, nie oszukujmy się, no pomoc bizona by była uzasadniona i to bardzo mocno. Ale w pojedynkę też da się to ogarnąć. Też nie wiem ile tutaj przyczep uda nam się zagospodarować tym rzepakiem. No bo to wiecie, no rzepak nie sypie tak jak pszenica czy tam jęczmień. Niby na tych dużych kawałkach może być naprawdę dobrze. Czekajcie, bo to trzeba tutaj mniej więcej sobie zjeżdżać i gdzieś to ustawiać, bo tutaj nie ma w ogóle miejsca. To widzowie, po prostu musimy stać gdzieś tutaj o tako i tutaj plus minus się rozłożyć headerem. Jak był bizon, no to jak pamiętacie, ja jeździłem po prostu z headerem założony, no to wiecie, prawo, policja, kogo to obchodziło, widzowie, kogo to obchodziło. No a w tym wypadku, jak header ma 6,5 metra, no to widzowie, po pierwsze, cała droga była zajęta, tutaj nie ma opcji, żeby nawet gdzieś zjechać, przejechać, no tutaj jest opcja, no ale to wiecie, to się bawić w takie coś, to też moim zdaniem jest kompletny bezsens. Jak jest wózek, to już przekładka tego nie schodzi, nie wiem, pół godziny, godziny, tylko tam jest chwila, moment i sobie przekładacie ten header. No i to tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie zasadnicze informacje. Lepiej nie ryzykować takim słowem podsumowania, nawet dwoma. No ja sobie wchodzę, widzowie, teraz do klasa mega, który tu już jest naszykowany, z headerkiem oczywiście podpiętym. Tu co ciekawe, na styk. Naprawdę, że tutaj widzicie różnicę centymetrów, jak to wygląda, ale powiem wam, że jest kompletnie na styk. Kompletnie, no, nawet jak skręcacie, to są takie małe różnice przy tym, żeby nie zaczepić o header, że ja po prostu byłem sam w szoku, że to w ogóle się tak pomieściło. Dobra, wsiadamy widzowie, odpalamy sobie kombajn. Oczywiście za pierwszym, no jak mogło być inaczej. I teraz tak, czy jak ja sobie tutaj zadam delikatnie, to czy ja się tutaj wyrobię? No... prawie jest git, nic nie widzę po tych lusterkach, także widzowie, nie mam bladego pojęcia, czy headerem zaczepię, czy nie. Dobra, może sobie uruchommy koguty, bo to już jednak jest maszyna troszeczkę większa niż ciągnik. No, czy ja tutaj wyjadę dobrze, żeby nic nie zaczepić. O kurde, jakaś, kto to jedzie, jakaś baba. No jedź, kobito, no co ty stoisz, Boże, już wyje... No i tak to jest z babami, no widzicie, no stoi i czekasz, kombajn przejedzie, no. Słucham panią. Dobrze panią, no przyjedzie. Dzień dobry, no przyjedzie pani, no jak ja wyjadę, jak ja muszę zadać. Ja przyjechałam do pana. Może troszkę grzeczniej. Jak do mnie? A po co do mnie? Przyjechałam kupić Zetora, bo mąż mi kazał. A, klientka, dobra, to proszę zjechać na następną bramę. Bo ja myślałem, że tu pani coś cuduje, kurde, że mnie próbuje przepuścić. No to wie pani, tak to nie działa, bo to maszyna pani zobaczy. Jeszcze wózek mamy, muszę się tak zadać, że ja praktycznie tutaj obym stał. To bym w panią i tak zawalił. A proszę sobie tutaj zajechać w bramę, albo nawet na poboczu stanąć. Dobra, tam dalej. A ładna Audi kupionteczka, widzę. No i dobra, no i tu jest właśnie ten opryskiwacz i Zetor. Michał jestem. Katarzyna. Dobra, nie wiem, to mąż płaci za ropę? No, a kto? A, to dlatego przecież się... nie. To ja. Dlatego silnik niezgaszony widzę w audycji. Tak to jest, no to wie pani co. A nie gasi pani? No, po co mam gasić? Stać, dobra. Tu jest ten Zetorek oczywiście, nie wiem, tam mąż przedstawiał dane tego ciągnika, czy nie przedstawiał, czy jak to tam wygląda u was? No, ja się tym zbytnio nie interesuję, ale coś tam mąż wspominał. Aha, czyli mąż coś tam wspominał.
No to co, no wie pani, tak jak w ogłoszeniu, 90 tysięcy za opryskiwacz, tutaj mamy 50 tysięcy. No to prostą matematyką może sobie pani obliczyć, że wychodzi 175 tysięcy za komplet. Jeszcze raz. No, tutaj ma pani 90 tysięcy za zetora, prawda? Tak. No i 50 tysięcy za opryskiwacz. Dobrze. No i 175 tysięcy całość. Dobrze. Zgadza się pani? Podoba się pani cena? A nie możemy coś znegocjować? Coś tu trochę? Ze 175 tysięcy? Mhm. Dobrze panią, no możemy, ja pani mogę nawet opuścić na 150 tysięcy, jak pani chce. Za oba. Co pani na to? No nie ma, nie ma co chodzić oglądać, to jest maszyna skarb, że tak powiem. Tak. Pełna tajemnic. No może pani jeździła kiedyś takim ciągnikiem, pomaga pani mężowi na gospodarstwie, może pani wejść zobaczyć. To jest 170 koni, naprawdę zadbana maszyna, u nas na gospodarstwie pracowała tylko przy lekkich pracach, dlatego z opryskiwaczem razem sprzedajemy, bo z opryskiwaczem latała. Naprawdę ideo. To za traktor będzie 90, tak? No za traktor będzie 90. A za opryskiwacz ile? 50. Dobrze. Czyli 150 za wszystko, tak? Jakie 150? No, miałem zejść ze 175 pani na 150. A pan w ogóle umie liczyć? A to ile to wychodzi? No 90 plus 50 to jest 140. O kurde, ale się walnąłem. Pani by za dużo zapłaciła, ja bym za dużo zarobił. Ja cię chyca. Nie, no to mój błąd, przepraszam. No to dobra, to wychodzi 140, tak? No tak. A pani wsiada w ogóle, odpala ciągnik, testuje, czy o tak obierze pani? To może za tą pomyłkę teraz zejdziemy na 130. Słucham? 130 nie mogę, czy panią? Ja pani odpalę ten ciągnik, pani sobie posłucha silnika i pani wtedy będzie chciała jeszcze więcej dopłacić. Proszę posłuchać. No teraz. Za pierwszym? Za pierwszym odpala podłokietniki z jednej strony, siedzenie wygodne, guma czyściutka, wyczyszczony, światełka, proszę pani, działające. Może pani tutaj wyjechać, może pani bramę otworzyć? Ja pani troszeczkę podjadę, to może pani się nawet przejechać, jak pani chce, troszeczkę po ulicy jazdę testową, tylko żeby pani nie rozwaliła tego. Jeździła pani kiedyś traktorem? Nie. To jest prawie jak samochodem. Naprawdę? Pierwszy raz? No i jeździłam przecież, Boże. No dobra, to pani sobie gdzieś tam, tylko daleko pani nie podjeżdża, może pani nawet tutaj łące sobie pojechać na tych krzakach w lewo. No powiem, myślałem widzowie, że to się wciśnie, jakiś kit, kurde, no ale co tu jej powiedzieć, jak ona... Myślałem, że w ogóle matematycznie ją tutaj zagniemy delikatnie i zapłaci 150 ze 175, jakbym jej promkę zrobił. To i tak dzisiaj tego nie zabierze, bym musiała samochód zostawiać, to pewnie mąż przyjedzie po to. No ale wysłał ją, no powiem wam, że odważnie, żonkę wysyłać na tym, chyba że ona udaje, że nic nie wie, a może tak naprawdę wie, bo tutaj już coś targować chce się o 10 tysięcy, także też dziwna sprawa. I igła, tu się nic widzowie nie zepsuje, to powiem wam, że dla przyszłych właścicieli powinien być dobry ciągnik bardzo. No i jak się pani widzi, pani droga? No może tu stać. No dobrze. Dobrze się jeździ, no nie? A wygodnie się siedzi? Tak, ale mimo wszystko 10 tysięcy poszłabym jeszcze w dół. Ale z czego 10 tysięcy? Z ciągnika czy z opryskiwacza? Ciągnika na przykład. Ale co tu jest do opuszczenia? Pana dobrze. Chęć posiadania za dużych pieniędzy. No ale tutaj, że panią, tutaj no... Jakbym pani pokazała chociaż jedną rzecz tutaj niesprawną, pan... to wtedy to jak najbardziej, ale jak tu pani nawet nie jest w stanie mi pokazać rzeczy niesprawne, to dlaczego ja mam schodzić z ceny? A przepraszam bardzo, bo... Pan coś kombinuje z tego, co widziałam. Pierwsze pan mówi, że 170 tysięcy, później pan promocję robi za 150 tysięcy, a nagle traktor kosztuje 90, a opryskiwa 40. Ale ja pan nie umie. To albo pan nie umie liczyć,
Albo pan, nie wiem, coś kombinuje. Ale ja tutaj przy panią na początku pani powiedziałem, że traktor 90, opryskiwacz 50. Tylko ja się pomyliłem troszeczkę w obliczeniach. Tak, tak, tak. No to co? Proszę panią, no ja tutaj, ja nie będę kłamał. Zaraz będzie kolejny klient pewnie, także to trzeba się szybko zastanawiać. Proszę panią, ja pani wyszło 140, tak? Razem. Tak. Pani sobie jeszcze zobaczy, opryskiwacz pani poświecę. No, nawet rys nie ma na lakierze. No, lance się rozkładają, kogut nawet jest na opryskiwaczu założony, żeby jak się od tyłu było widać. Wałek dam w zestawie. Kabelki szczelne, nic nie przecieka, proszę panią. Rozkładanie, wszystko. No, no wszystko jest sprawne. Opony nowe, BKT założone. Tutaj, proszę panią, tak samo. No, opony nowe, obciążenie jest przednie, co jest rzadko spotykane w tych ciągnikach. W ogóle lakier nowy. Tutaj tylko naklejki sobie dokupić, żeby było 16245 Zetor oczywiście. No i proszę panią, no jeszcze zalany praktycznie pod korek, także też z pełnym bakiem pani daje. No 10 tysięcy to jest za dużo, tyle nie mogę spuścić, to wiadomo, negocjacje negocjacjami, ale proszę panią, nie wiem, 135 pasuje pani kwota? 5 tysięcy za fatygę, za przejazd? Może być. Może być? O, to podpiszemy umowę, akurat mam przygotowaną, tylko tutaj przy panią trzeba będzie zmienić kwotę. Gdzie ja to dałem? A, w tym, wędzie. Czekaj, pan poczeka, bo no. Umowę będzie wszystko mąż podpisywać. On jutro przyjedzie po to wszystko, bo ja tego dzisiaj nie zabiorę. Ale, że panią, no bez umowy, no to ja tak, jak klient przyjedzie następny, to ja to mogę sprzedać, to już lepiej chyba podpisać, no nie? Bo co ja mam? Ja nie mam żadnego zabezpieczenia, może pani mnie oszukuje, mąż nie przyjedzie, pani tylko podrywać mnie tu przyjechała, no to też są takie opcje. Nie, przyjechałam podrywać, mąż naprawdę przyjedzie. Czy panią, to jakaś zaliczka w takim razie, bo ja bez zaliczki tutaj na pewno tego nie będę gwarantował, że dobrze. To jeszcze będzie stało. Dobrze, to ile? No tak, proszę panią, no z piątkę pasowałoby rzucić, no bo to jednak nie są tanie rzeczy, prawda? Dobrze, to proszę. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Dobra, dobrze, w 500 pani ma. No to co, no to na którą się zbędziemy umawiamy do zabrania i podpisania umowy, to ja zmienię na 135 tysięcy. No i co, no i tyle w sumie, no nie? Na jutro gdzieś koło 8. No dobra. Dobrze. To ja pani super. Odjadę trochę i może pani już sobie powoli wycofać. Dobra. To dzięki, do widzenia. Do widzenia. O, widzowie, tutaj powiem wam, że... O! Dobra. Kogut wyłączymy, Zetora sobie zostawimy. Tylko powiem wam, że patrząc na ostatnie akcje, to ja z miłą chęcią bym sobie drzwi od razu... No co jest? Pozamykał. A pierdziele, ten komunikat, co to jest? A co, z tej perspektywy tego nie zamknę? No coś mi, widzowie, się tutaj delikatnie zbagowało, tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tego Zetora. Babka... Nie wiem, w którą stronę tak szczerze pojechała, ale gdzieś pojechała. My sobie wsiadamy do kombajnu, trzeba go jeszcze raz odpalić, w ogóle koguty cały czas działały, ja pierdzielę. No i dobra, widzowie, ja tu będę sobie próbował już wyjeżdżać powoli. Powiem wam, że tak jak ona stała, no to nie ma bata, żeby wyjechać, bo patrzcie, żeby tutaj nie pozaczepiać o nic tak naprawdę. Ani headerem, ani kombajnem, to ja dopiero gdzieś tutaj mogę sobie wyjeżdżać, bo tak to chyba headerem, no. O płot byśmy zaczepili, tu jakby tutaj były jakieś sąsiednie budynki naprzeciwko, gdzie by były, nie wiem, nawet sam płot, czy powiedzmy rów by był nawet. Nawet jakieś same drzewa by rosły. Oj, to powiem wam, że z wyjazdem było kiepsko, ja bym chyba kombinował, żeby z drugiej strony gospodarstwa jakoś sobie na ukos po prostu wyjazd zrobić do drogi, a nie w stosunku takim, wiecie, przyległym, czy jak to tam nazwać. Bo tutaj, no nie jest kolorowo, jeżeli chodzi o ten wyjazd. Tamtą bramą pierwszą, o jakbym zostawił sobie na podwórku właśnie kombajn, no to spoko, to tam idzie to ogarnąć, jak to mówią. No ale też, widzowie, tam, jeżeli chodzi o przejazd za tą stodołą, tym kombajnem nie złamalibyśmy się, no nie ma opcji, nawet ciągnikiem z przyczepami dwoma, tak jak jechałem wcześniej fendem na początku. Też tragedia. Czyli widzowie, mieliśmy tak, mieliśmy na koncie ponad 50 tysięcy. Tutaj podpisaliśmy, no prawie umowę, można powiedzieć, na 135 tysięcy. No to tam było chyba 55 plus 135, no to tam prawie 200 tysięcy złotych nam będzie wychodziło, bo tam chyba 190, no to już wiecie, takie małe różnice, to już tam mniejsza o to. No i na co teraz te 200 koła przeznaczyć? Straciliśmy opryskiwacz, straciliśmy ciągnik.
Ale może jakiś nowy się pojawi w rodzinie, bo teraz wiecie. Jest Zetor, ten co robiliśmy w ostatnim odcinku. Teraz tutaj czekajcie, bo tu trzeba jakoś zajechać dobrze. Ja już widzę, że ja już jestem źle ustawiony. To jak tu się ustawić dobrze? To jest dobre pytanie. Czekajcie, nie wiem, tutaj jak się złamie, to będzie git? No i dawno człowiek kombajnem nie jeździł i to widzowie, jeszcze takim powiem wam, że dużym, to już w ogóle dawno. O co ja tu zaczepiam? No i teraz, żeby headerem jeszcze nie zaczepić, o to trzeba już pod kątem powoli jechać. Ja pierdzielę, tak powiem wam, że wszystko naprawdę na styk. Tak szczerze. No i właśnie, piszcie propozycje ciągników, jakie ja mogę kupić na gospodarstwie. Budynek postawiliśmy, wszystko mamy ogarnięte, kombajny mamy ogarnięte. Miała być inwestycja w przyczepy. Chcieć, nie chcieć, niestety nie będzie inwestycji w przyczepy, widzowie, bo to jest też drogi interes. A teraz jakby się zepsuł fend, nie daj Boże, w żniwa. No Zetor jeszcze może by tam dawał radę, może go zastąpić. Ale przy pracach polowych, wiecie, tych już uprawnych po rzepaku, jakby tu się coś szaniło z fendem, największym ciągnikiem, to jesteśmy sami wiecie gdzie. I to przez taki okres dosyć długi. Także widzowie, musimy naprawdę pomyśleć nad zakupem ciągnika około... Ja bym sobie chyba tutaj ustanowił taką granicę, nie wiem, tu jest 225 w tym fendziorze. No to tak myślę, że też podobnie, 225 koni, nic takiego chyba jakiegoś wybitnego nowego nie będziemy kupować. Także coś takiego, widzowie, możecie propozycje podsyłać w komentarzu. Ja też jak live'a odpalę, jak już będziemy w Lublinie, widzowie, mieszkać, to pewnie tych live'ów będzie więcej, także zobaczymy jak to wygląda. No i patrzcie, tutaj jest ten sam plik, wszystko to samo, a ten rzepak jest jaki wysoki, a na jutrzejszym odcinku... czekajcie, bo to jest na jeszcze inny tydzień, oto te odcinki. Także tydzień temu, na odcinku z postępowego, pokazywałem wam jedną właśnie ważną rzecz, że rzepak był kompletnie niski, a to są pliki wrzucone do gry. Czyli to jest kompletnie ten sam plik, widzowie, czyli powinno to wyglądać tak samo. Ja nie wiem, czy to się czymś różni. Z ciekawości sobie wszedłem też i na inne mapy, na przykład osadę, na przykład kolonie. I powiem wam, że ten rzepak też jest na nich wysoki, czyli tak jakby ten rzepak nie działał tylko i wyłącznie na sokole, ale z drugiej strony oteksturowanie działa, no nie? Tylko nie działa sama wysokość rzepaku. Nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem, można też te pliki wrzucić do mapy. Może to by coś zmieniło, ale to jedna wielka nie wiadomo. Powiem wam, że się nie spodziewałem, że tak szybko, kurde, klient będzie na tego Zetora. Bo to ledwo tak naprawdę wystawiliśmy, no i już jest, no nie, kliencik. Czekajcie, muszę ustawić mniej więcej jakąś prędkość tutaj. 5 na godzinę to będzie chyba tak optymalnie do tego rzepaku. Też nie chcę jechać nie wiadomo jak szybko. Też widzowie, no to nie jest bizon, żeby kosić z bardzo małą prędkością, tylko to już jest troszeczkę wyższa technologia klas. Powiem wam, że header bardzo ładnie łapie. Pewnie się zastanawiacie, Heros, skąd ty masz 6,5 metrowy header? Też doszła tutaj delikatna edycja, bo oczywiście standardowe rozmiary tych headerów, to ja już nie pamiętam ile to było, ale chyba 5,5, 6 metrów i później dopiero chyba 7 metrów, albo na 6 metrach to się w ogóle kończyło, może 5,1, nie pamiętam dokładnie. No i widzowie, ja sobie musiałem delikatnie to przerobić o pół metra, poszerzyłem, no bo tak mi nie pasowało, wiecie, tak robiliśmy na 7 na live'ie kiedyś. No to 7 metrów, tak kurde, mówimy sobie, ty, no chyba za dużo będzie. Chociaż, oj, no nawet i by może pasowało, no ale to też wiecie, nie jest nie wiadomo jaka technologia tutaj rozwinięta, to jest też starszy kombajn. Co prawda po remoncie wygląda jak piękny, cudowny z salonu, no ale dalej można powiedzieć, że to jest starszy kombajn. I 7 tak trochę chyba za dużo. 6, no to tak patrzymy, no te 6 no to tak trochę mało znowu przy tym kombajnie, bo te 6 to aż się praktycznie chowało. No ale później patrzę, 6,5. No, na oko 6,5 będzie dobrze. No i tak widzowie zostało. Także fajna sprawa, moim zdaniem naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o tutaj koszenie, no 6,5 metra to nie są dwa przejazdy bizonowe, bo tam bizon masz 4,2, to musiało 8,4 być, to prostą matematyką jakby liczyć. No ale mimo wszystko, no tutaj wiecie, no nie wiem na ile przejazdów tam to wyjdzie lepiej, bo tutaj jest ponad 2 metry na jednym, czyli ja robię dwa przejazdy i tak jakbym robił bizonem, bo tam bizonem to bym robił 12, a tutaj bym robił też 12.
ponad nawet 13 metrów jest na dwa przejazdy. Także widzowie, jest różnica. Moje dwa przejazdy, tak jak bizonowskie, 3 i to nawet z lekkim hakiem. Dobra, czekaj, się wyłączyło coś przez przypadek. Dobra, jedziemy teraz tędy. I tutaj też fajnie, bo sobie automatik ja po prostu ustawiam. I tutaj nic praktycznie nie robię. I jadę, no nie? I to jest też rewelacja jak dla mnie, bo... Naprawdę, widzowie, naprawdę jest to rewelacja. Ej, sobie zajadę mniej więcej coś takiego. Ile jest w zbiorniku? Na oko 23. Dobra, czekajcie, ja sobie cofnę. Później sobie przejedziemy tak czy jak tędy, ale żeby już to zrównać, bo żeby tutaj po krzaczorach w razie czego wysypowania nie jeździć ciągnikiem, sobie po prostu tak to zostawimy. No i też kwestia, widzowie, tego, że tutaj z tego pola czy wyjdzie cały zbiornik, nie wiem, ale mniej czasu tracicie na wysypowanie tego wszystkiego, bo tak naprawdę tutaj w bizonie jakbyśmy zrobili kółko, ja mogę delikatnie obstawiać, że jednak tutaj cały zbiornik mógłby być. Kolejny odcinek to pewnie będą żniwa już na dwa zestawy. No bo to, wiecie, to pole jak będzie takie 4 razy takie jak to, no to samemu kosić, to wiecie, lipa troszeczkę. Też bizona na pewno, jeżeli też żniwa się udadzą w tym roku. Po co mi koguty w ogóle na polu? Finansowo, bo to jest największa zależność tego wszystkiego. No to będziemy chyba skłonni zainwestować albo wziąć jakiś kredyt na drugi kombajn taki... normalny. Nie, że bizon taki prypeć, tylko po prostu jakiś normalny kombajn, który też ma, powiedzmy, tą szerokość 6 metrów praktycznie. Nie mówię, że to będzie klas, bo sam szczerze nie wiem. Interesowałem się też New Hollandami, Deutsch Farami. Tak naprawdę też jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o Deutsch Farka, bo no mieliśmy Deutsch Fara tutaj na gospodarstwie wcześniej, co prawda ciągnik, a nie kombajn. Ale powiem wam, że jestem przychylnie dobrze do tego nastawiony, no bo jednak ten ciągnik sprawował się dobrze, także myślę, że i kombajn też dobrze się będzie sprawował na gospodarstwie. No i wtedy na dwa zestawy jakby już kosić, wiecie, wjeżdżacie, 12 metrów ciachacie, a też nie jest powiedziane, że nam nie dojdą jeszcze nowe kawałki. No zobaczymy, jak to wszystko, tak jak mówię, finanse, jeszcze raz finanse, no bo jak nie będziemy mieli kasy, no to nic po prostu nie będziemy mogli sobie, widzowie, nowego pokupować, no ale to chyba każdy z was to rozumie. Zostają jeszcze kredyty, ale czy się bawić w kredyty, widzowie? No później te kredyty i tak trzeba spłacić. Tylko wiecie, no jeżeli bierzecie kredyt sobie na pole, który dla was będzie zarabiało większe pieniądze, no to i kredyt, widzowie, taki będzie nawet dobrym rozwiązaniem, bym powiedział. No bo patrzę na to z tej perspektywy, że bierzecie, nie wiem, 200 tysięcy złotych, żeby sobie dokupić na przykład 2 hektary, czy tam nawet 3 hektary, zależy od ceny, czasami nawet może i 4 się uda dorwać. No to liczy te 3 hektary, żeby było tak średnio, tam nie wiem, 70 koła za hektar liczyć, czy coś w tym stylu. No to, widzowie, te 3 hektary, jakbyście mieli zbiór, powiedzmy tam 8 więcej z jednego, 8 razy 3, no liczyć tam 30 w zaokrągleniu. 30 ton, powiedzmy, z tych 8 hektarów dochodzi, 30 ton z 3 hektarów liczyć w zaokrągleniu dochodzi wam więcej, widzowie. No to i ten kredyt wtedy mniejszy się staje, bo to sprzedajecie i macie większe zyski z gospodarstwa, a ten kredyt, który wzięliście, no to wiadomo, że już tam maleje tak jakby względem w oczach tylko, no bo on dalej jest stały, no ale wy macie większe przychody z gospodarstwa, no i wtedy ten kredyt się mniejszy wydaje. Także takie inwestycje jak najbardziej. No i w kombajn w sumie też można powiedzieć, że inwestycja, tylko że kombajn, no to tak naprawdę dwa razy szybciej wykosicie. Czy to jest taka właśnie inwestycja jak pole dodatkowe? No właśnie trzeba to mądrze przemyśleć, bo i tak, no wiecie, to przed następnymi żniwami, no to będzie ta zimowa sprzedaż rzepaku, pszenicy, jęczmienia, kartofli, teraz mamy ile więcej, a za kartofle też fajnie się zarabia, krów dokupiły. Da się gospodarzyć, widzowie, da się gospodarzyć i to bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o krowy, no to wiadomo, inwestycja w mleko. Także też ta sprzedaż powinna być dosyć fajna. Też to nie jest jeszcze taka skala, żeby z jakąś mleczarnią sobie podpisywać kontrakt, no bo ja tyle aż tego mleka nie mam, zazwyczaj sam sobie wywoziłem. Ale może podpiszemy z mleczarnią jakiś kontrakcik, to, widzowie, też i więcej pieniędzy z tego będzie, z tego interesu. Czekajcie, ja na raz tego nie złapię, chciałem wam całe pole wykosić tutaj na odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ile mamy? 50% dopiero. Czyli 4. No to chłopie, tam nie wiem, czy 4 w ogóle to jest cały zbiornik w bizonie. Przecież nie pamiętam tych wartości, ile w rekordzie było. Z0,58 rekordzie, tym niebieskim.
Nie wiem, czy kurde w tym Bizonie, tym wiecie, Z056, jak kiedyś mieliśmy jeszcze na początku, to tam nie było widzowie chyba półtora? Ale to tak mało by było naprawdę półtoraka? W sumie nie wiem. Kurde, bym musiał jakoś sobie przypomnieć to, ale to ciężko teraz tak z głowy te wartości wszystkie powyciągać. No i mamy przedostatni przejazd, to może akurat na odcinku uda się to skosić. No o, tutaj nawet powiem wam, że miejscami... O, ryzykowne jest to koszenie takie, o. Powiem wam tak, nie uda się podojeżdżać. Żeby, ale tutaj znowu... No to wiecie, jak ja i tak będę musiał jechać w tamtą stronę, chociaż patrzcie, jakby tak troszeczkę, jakby te 7 metrów było, tak jak gadaliśmy sobie wcześniej, widzowie, to już byśmy mieli to pole skończone na ostatnim przejeździe, bo z każdej strony by jeszcze, wiecie, te... czekajcie, ile razy jeździliśmy? Dwa koła zrobiliśmy, no to tam, wiecie, pół metra i pół metra... A, bo to jest dopiero drugie koło. No dobra, to byśmy mieli już to skończone na tym właśnie przejeździe, tak czy siak, no bo tam by 2 metry doszło. No to akurat tyle, ile zostaje, no tutaj może więcej w co niektórych miejscach, ale tak to wiadomo, no jeżeli było gicik. A wiecie co, ja spróbuję sobie szóstką robić. To nie będzie jakiejś znaczącej różnicy 1 na godzinę, no ale zawsze będzie w takim obliczeniu na dłuższe dystansy 1 na godzinę to dużo dochodzi, no nie? Tutaj w ogóle nie wiem, dlaczego ja tak nierówno to skosiłem. Dobra, git majonez, widzowie. Z tej strony też zrobione, no tutaj całego zbiornika nie będzie, to niepotrzebnie, ja tutaj nawet przyjeżdżałem. Ciągnik można sobie zaprowadzić już na kolejne pole. No ja sobie chyba wjadę jeszcze dzisiaj, zobaczę właśnie, może młody zaraz wróci, to będziemy nagrywać. We dwóch weźmie Bizona, albo dziadek by wrócił na żniwa, tylko dziadek dalej w tym sanatorium, widzowie, siedzi. Po tych wszystkich wpadkach, no i nie wiadomo, kiedy on wyjdzie. Mówił, ostatnio z nim gadałem, że mu dobrze, bo też pytaliście, kiedy dziadek na serii, no to... No nie wiem, w tym wieku mu jemu jeszcze nie chce gospodarzyć, całe życie, widzowie, gospodarzył, to wiecie, o co chodzi. No i ostatni przejazd, tak jak mówię, no tu już będziemy powoli sobie to wszystko kończyć. Ja nawet sypania nie będę robił, bo bez sensu jest naładowywać te przyczepy, jak ja sobie pojadę z całym zbiornikiem. Jeżeli chodzi o header, będę musiał odpiąć, bo i tak albo pojedziemy przez gospodarstwo, znaczy obok gospodarstwa, albo... Ty, a tu jakby się wpakować, tylko tam jest płot. Tam jest właśnie najgorzej, jest tak... Tu jest płot, tam dalej już by dojechał jakoś, ale tam też drogo gówno. No wiecie, no to teoretycznie można zaryzykować, tylko że w praktyce to działa tak, że jeżeli policja nas złapie z headerem 6,5 metra, gdzie będziemy blokować całą ulicę, czy się z kimś mijać, no to więcej będzie ambarasu i później dogadywać się, nie wiem, to nie jest widzowie w ogóle opłacalne, tak szczerze. W ogóle nie jest to opłacalne, także... Pojedziemy sobie po prostu jak człowiek, ściągniemy ten header. Ja tak jak mówię, no w Bizonie 4,2 metra, gdzie on tam delikatnie wystawiał za swoją połówkę jezdni, no to się robiło takie rzeczy, tutaj nie ma co ukrywać, jeździliśmy nawet, pamiętacie, na odcinkach już trochę mandatów nawet kiedyś podostawaliśmy. No ale w headerze, który ma ponad 6 metrów szerokości, no to jednak tutaj za duże ryzyko i konsekwencje, no nie? Szkoda pieniądze tracić na mandaty, żeby ludzie w Polsce z moich mandatów syżyli, widzowie. Jak można sobie te pieniądze gdzieś tam fajnie wykorzystać. Nie wiem, jaki jest mandat za to, no ale to za utrudnianie ruchu i by tam może parę artykułów by się znalazło, to może być dosyć sporo. Dobra, widzowie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Patrzcie, jak ten klasik w ogóle pięknie wygląda z tą teksturą rzepaku. No i my widzimy się już jutro w kolejnym filmie na kanale. Na razie.